Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Na policyjnej krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa pojawiła się nowa kategoria. Wśród licznych zjawisk i zdarzeń teraz możemy również wskazać niebezpieczne miejsca prowadzące działalność rozrywkową czy rekreacyjną. To jest pojęcie takie bardzo szerokie odnośnie tej działalności rozrywkowej, dlatego prosiłabym, że osoby, które będą nanosić informacje o tym miejscu, w miejscu, gdzie jest rozszerzenie informacji, napisały kilka zdań, o czym dokładnie chcą zawiadomić, czego dotyczy to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, żeby policjanci, którzy pojadą zweryfikować to miejsce zagrożenia, wiedzieli na co zwrócić uwagę, żeby czegoś nie pominęli. Kategoria ta jest właściwa dla miejsc, do których trafiamy po to, by się po prostu bawić czy zrelaksować, a napotykamy w nich różne niepokojące sytuacje. Jeżeli widzimy, że jest wyjście awaryjne i okaże się, że jest ono zamknięte, czy brak oznaczenia tego wyjścia awaryjnego, tak naprawdę wydaje mi się, że to jest mnóstwo bardzo sygnałów. Jeżeli Państwo w danym miejscu coś takiego zauważą, bardzo proszę kliknąć na tą mapę, jest to narzędzie anonimowe do współpracy, do wymiany informacji pomiędzy policją a społeczeństwem. Policjanci pojadą, sprawdzą rzeczywiście, czy stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Jeżeli uznają, że inne służby powinny się tym zająć, to oczywiście te inne służby zostaną powiadomione. W tej kategorii również można wskazywać zagrożenia czyhające na odwiedzających w miejscach rekreacji. Wśród nich są na przykład nieprawidłowości w parkach linowych, nienależyte zabezpieczenia ścianek wspinaczkowych i tym podobne. Nowa kategoria powstała prawdopodobnie po tragicznym pożarze w escape roomie i zatrważających wynikach masowych kontroli tego rodzaju lokali.